Rozmowa dnia. Profesor Piotr Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego, jest moim i państwa gościem. Dzień dobry, panie profesorze. Halo, halo, panie profesorze, czy się słyszymy? Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Porozmawiamy... Państwa, dzień dobry. Porozmawiamy o portfelach, porozmawiamy o pieniądzach, porozmawiamy o finansach. Okres, gorący okres polityczny się szybko skończył, a więc pora zastanowić się to, co będziemy mieli w kieszeniach. Panie profesorze, jest źle czy dobrze? Pandemia koronawirusa sporo spowodowała zamieszania na rynku i pracy, i na rynku w kwestiach ekonomicznych. Mamy się z czego cieszyć. Przed wyborami politycy mówili, że w Polsce jest najlepiej w Europie, że będziemy mieli najniższą recesję, ale jednak recesję, natomiast nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać. Więc jest źle czy dobrze? Generalnie jest źle. No jest pandemia, gospodarka się kurczy, także generalnie jest źle, tak jak prawie wszędzie na świecie jest źle. Ale patrząc tak relatywnie, względnie, to trzeba przyznać, że w Polsce jest relatywnie dobrze. Zdaję sobie sprawę, że wszyscy, praktycznie wszyscy odczuwamy, że jest gorzej niż było rok temu, czyli trudno jest uwierzyć w to, że u nas jest relatywnie lepiej niż gdzie indziej, ale dane pokazują, że u nas w Polsce faktycznie jest nieco lepiej niż w innych krajach, czyli to jest, może być dla nas trochę pocieszające. No tak, ale pewnie osoba, która straciła pracę w związku z epidemią koronawirusa, nie jest z powodu tego, że wskaźniki makroekonomiczne są dobre na tle Europy, zadowolona. Trudno się zresztą dziwić, a więc zastanówmy się na przykład to, co będziemy mieli w kieszeniach. Jak to jest z tą inflacją? Inflacja powyżej 3% to wyżej niż przewidywali ekonomiści, to wyżej niż przewidywały instytucje państwowe. Z czego to wynika, że płacimy coraz mniej? Jeszcze niedawno słyszałem premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił, że należy martwić się deflacją. I rzeczywiście w Europie obawy o deflację są. Przecież jest to negatywne zjawisko. Skąd w takim razie taki wzrost cen w Polsce? Faktycznie na początku tego kryzysu, tej pandemii nie było wiadomo, co się stanie z cenami. Bo z jednej strony produkcja się trochę zaczęła kurczyć, trochę mniej ludzi pracowało, część branż było zamkniętych i to mogło wpłynąć na obniżkę cen. Ale z drugiej strony jest ten drugi efekt, czyli to, że ludzie teraz po tym okresie zamrożenia chcą korzystać z usług, które były zamrożone i to powoduje presję na wzrost cen, no i ten efekt przeważył. To widać w tych branżach, które faktycznie były zamrożone i zostały odmrożone. Tutaj wzrosły koszty z powodu na przykład większych wymogów sanitarnych i to spowodowało, połączone z tym, że popyt jest duży, ludzie chcą korzystać z tych usług, spowodowało wzrost cen. Panie profesorze, to oznacza, że paradoksalnie dzięki temu, że kupujemy, dzięki temu, że trochę się nie martwimy epidemią koronawirusa, że w sklepach są klienci, że chcemy korzystać na przykład z oferty wakacyjnej w Polsce, paradoksalnie właśnie z tego powodu płacimy drożej i za usługi, ale także w sklepie, przy codziennych wydatkach? No niestety tak, to jest takie podstawowe prawo ekonomii, że jeżeli dużo ludzi chce kupować, że jeżeli popyt jest wysoki, to ceny rosną i to obserwujemy właśnie w Polsce i połączone z tym, że trochę gdzieniegdzie produkcja jest zastój w produkcji, to powoduje wzrost cen. Czasami ten wzrost cen nie jest taki straszny, jeżeli łączy się ze wzrostem wynagrodzeń. Wtedy co prawda bardziej widzimy to, że ceny rosną niż to, że mamy więcej w portfelu, ale wtedy ta inflacja nie jest taką straszną rzeczą. No to niestety, tutaj będzie trochę gorzej, dlatego że ceny, przepraszam, pensje, tak jak wiemy, wcale nie wzrastają w takim tempie, jaki wzrastały przed epidemią. Zresztą sporo pracowników, nawet tych, którzy zachowali pracę, jest ich oczywiście większość, ale ma obniżone te pensje właśnie ze względu na sytuację ekonomiczną firm. Także w portfelu trzeba przyznać, relatywnie mamy coraz mniej. Dokładnie, to jest ten problem, że teraz sytuacja jest inna, to znaczy mamy wzrost cen, ale niestety nie idzie za tym wzrost pensji, co gorsze, idzie za tym czasami utrata pracy i dlatego jest to sytuacja inna niż typowa, że co prawda inflacja rośnie, ale i mamy więcej i dlatego odczuwamy faktycznie realnie, jak to się mówi w ekonomii, czyli odczuwamy to, ile, że możemy mniej kupić produktów, zarabiamy mniej, a ceny wzrosły o około 3%. Wiadomo, jedne trochę więcej, inne trochę mniej, ale średnio wzrosło o około 3%. I możemy o te 3%, czy nawet uwzględniając to, że możemy trochę mniej zarabiać, kupić mniej produktów. To jest faktycznie realny problem. Tak samo jak jest problem dla osób, które mają jakieś oszczędności, bo
inflacja jest wysoka, a stopy procentowe są bardzo niskie. Czyli no ale cieszą się ci, którzy mają kredyty, bo rzeczywiście te koszty są o wiele niższe, dlatego że stopy procentowe zostały obniżone. No właśnie, może te stopy procentowe należałoby podwyższyć, wtedy ten wzrost ten zostałby zatrzymany. No ale z drugiej strony Narodowy Bank Polski mówi, jesteśmy w celu inflacyjnym, nie ma się czym martwić. No jesteśmy tak, no może trochę powyżej, ale generalnie nie są to jakieś wielkości takie jak były wiele lat temu, że inflacja przekraczała 10%. Nie jesteśmy w takiej sytuacji. Jesteśmy przyzwyczajeni do niskiej inflacji i jeżeli ona trochę odbije, no to odczuwamy to jako coś złego, no bo tak jak powiedziałem, no mniej możemy kupić produktów. Ale z drugiej strony, gdyby Bank Centralny, Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe, no to byłoby to niekorzystne teraz dla gospodarki, która się, można powiedzieć, budzi po recesji. Inflacja może byłaby niższa, ale moglibyśmy zdławić i trochę popyt, i trochę działalność przedsiębiorców. No to porozmawiamy jeszcze o rynku pracy. Analiza makroekonomiczna Narodowego Banku Polskiego wskazuje, że ona może urosnąć nawet do 8-9%. Ale znów, kiedy patrzę na zachód Europy, tam już na przykład w Hiszpanii jest kilkanaście procent bezrobocia. My martwimy się, kiedy mamy 6%. Martwimy się, kiedy prognozy mówią o 9%. I znów, pewnie ci, którzy tracą pracę, nie są z tego zadowoleni, ale patrząc na całą polską gospodarkę, to nie są złe wskaźniki na tle państw nawet ze strefy euro. Dokładnie, to jest tak, że z jednej strony możemy spojrzeć na konkretnych ludzi, no i 100 tysięcy, około 100 tysięcy osób w Polsce straciło pracę, to jest 100 tysięcy tragedii, bo znaczna część tego wzrostu bezrobocia to taka nie związana z pracownikiem, tylko z sytuacją, którą mamy gospodarczą w Polsce. Ale już tak patrząc bardziej bezdusznie, makroekonomicznie, no to można powiedzieć, że w skali liczb, którymi operujemy, czyli ponad 30 milionów osób w Polsce, ten wzrost bezrobocia nie jest duży. Faktycznie porównując to, co jest w Polsce z tym, co jest w innych krajach Europy, to u nas sytuacja na rynku pracy jest relatywnie dobra i tutaj można spojrzeć na dwa aspekty. Po pierwsze, z bezrobociem z reguły jest tak, że reaguje trochę wolniej na to, co jest w gospodarce. A kryzys już, jeśli chodzi o produkcję, nastąpił. Może się to przełożyć z opóźnieniem na rynek pracy. Ale z drugiej strony optymizm przedsiębiorców, konsumentów jest dosyć duży, że powoli zaczniemy wychodzić z tego kryzysu. I to z drugiej strony może powodować, że bezrobocie już nie będzie rosło. I tu musimy, panie profesorze, postawić kropkę. Za chwilę porozmawiamy o tym, co jest optymistyczne, tylko zaprosimy słuchaczy na stronę internetową radio.łódź.pl. Tam będziemy rozmawiać dalej, także na stronę internetową telewizji Łódź. Porozmawiamy o tym, dlaczego tak się dzieje, że nie jest w Polsce tak źle. Porozmawiamy także o tym, jakie będą perspektywy na kolejne miesiące. Serdecznie zapraszam. I wracamy do rozmowy. Przypomnę, moim gościem jest profesor Piotr Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego. Dlaczego tak się dzieje, że Polska znosi ten kryzys trochę lepiej niż inne kraje Unii Europejskiej? Czy mamy jakiś magiczny sposób, dzięki któremu możemy skuteczniej walczyć z bezrobociem, dzięki któremu możemy skuteczniej walczyć z tymi makroekonomicznymi wskaźnikami? To byłoby chyba najlepsze pytanie do osoby, która zajmuje się tym, dlaczego w Polsce mniej osób choruje, bo sytuacja nasza gospodarcza jest bardzo silnie powiązana z tym, że po prostu u nas pandemia przechodzi relatywnie łagodnie. To dla mnie jest zagadka, ale to ja niestety nie odpowiem jako ekonomista, dlaczego tak się dzieje. Ale przechodząc do tej kwestii ekonomicznej, główny powód, jak powiedziałem, to, że skala ten medyczny wymiar jest relatywnie łagodny w Polsce. No a drugi element to, że jednak dużo pieniędzy wpompowano w polską gospodarkę. Faktycznie tarcza antykryzysowe. Przypomnijmy to, 114 miliardów złotych w sumie do tej pory trafiło w gospodarkę. To jest 1/4 całego budżetu kraju w ciągu kilku miesięcy trafiło do gospodarki. Tak, to są ogromne pieniądze. No, kiedyś będziemy musieli za to zapłacić my albo nasze dzieci, ale w tym momencie, no bo będzie wyższy dług publiczny i kiedyś trzeba będzie go spłacić, ale w tym momencie faktycznie pomogło to. Spowodowało, że popyt w Polsce nie jest niski i ogólnie gospodarka w Polsce w momencie, na samym początku kryzysu była rozgrzana, także to też spowodowało, że nie jesteśmy teraz w takim dużym
dołku. Tak jak mówiłem o rynku pracy, to optymistyczne w Łodzi jest to, czy w województwie łódzkim, że zwolnienia grupowe się zakończyły. No miejmy nadzieję, że się zakończyły, bo co będzie w przyszłości, to nie wiemy. Nie wiemy, co będzie jesienią, czy wirus nie wróci ze zdwojoną siłą. Ale w tym momencie po miesiącach, około 2 miesiącach zwolnień grupowych, może niewielkich, ale jednak występujących zwolnień grupowych, to zjawisko zniknęło i miejmy nadzieję, że zniknęło na dłuższy okres, że już zwolnień grupowych w naszym województwie nie będzie, że nie będzie takich masowych tragedii. No dobrze, panie profesorze, w takim razie chciałbym zapytać o kolejne fale kryzysu, bo kiedy czytam na przykład prasę ekonomiczną, tam eksperci, tam na przykład analitycy z banku wróżą kolejną falę, nie tyle epidemii, nie tyle koronawirusa, ale kolejną falę kryzysu ekonomicznego, bo wiadomo, że pewne zwolnienia na przykład mogą spowodować mniej pieniędzy właśnie na rynku, ponieważ ludzie mniej zarabiają i znowu ta fala może spowodować kolejne zwolnienia. Zresztą przesłuchy są takie, że również w administracji państwowej będą zwolnienia. Czy możemy się spodziewać, że przyjdzie druga fala kryzysu po prostu? To trochę zależy od tego, co się będzie działo na świecie, ponieważ polska gospodarka jest powiązana z gospodarką światową i jeżeli na świecie będzie druga fala kryzysu, to też odbije się w Polsce, no bo eksporterzy będą mogli mniej eksportować do innych krajów, szczególnie do Niemiec, bo jesteśmy mocno powiązani z niemiecką gospodarką. Natomiast jeśli chodzi o administrację, to tego ja niestety nie wiem. To już pytanie do władz, do rządu, czy planuje takie ruchy. To chyba będzie też zależało od tego, na ile dramatyczna będzie sytuacja. Moim zdaniem ona w tym momencie taka dramatyczna nie jest i dlatego ja osobiście nie spodziewałbym się większych zwolnień w administracji. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli sytuacja jesienią, bo jednak bym to łączył z sytuacją głównie zdrowotną po prostu. Zdrowotną, tak, bo jeżeli faktycznie, tak jak niektórzy przewidują, jesienią będzie powrót dużej ilości zachorowań, no to wtedy wszystko jest możliwe, choć moim zdaniem już się przyzwyczailiśmy do tej nowej sytuacji. I nawet kiedy, rozumiem, koronawirus powróci, w cudzysłowie, czyli epidemia się wzmoże, to będziemy na to bardziej przygotowani, będziemy umieli funkcjonować, także gospodarczo, rozumiem, w tej rzeczywistości epidemicznej. Moim zdaniem tak i nie zaskoczy nas już. To zamknięcie gospodarki pokazało, że takie rozwiązanie jest możliwe. Ja uważam, że to było rozsądne rozwiązanie, ponieważ nie wiedzieliśmy, co nas czeka, czy nie czeka nas sytuacja podobna jak we Włoszech. I moim zdaniem teraz ludzie są gotowi na to, że taka sytuacja może nadejść. Na pewno spowoduje to wtedy, przełoży się również na sytuację ekonomiczną, ale moim zdaniem nie będzie to taki kryzys, jaki na przykład obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, gdzie bezrobocie rośnie naprawdę w sposób horrendalny i tam ta skala ekonomiczna również jest o wiele większa niż w Polsce. No dobrze, panie profesorze, to zapytam jeszcze w takim razie o ceny. Czy one będą dalej rosnąć? Czy możemy się spodziewać wzrostu inflacji? Czy to się uspokoi? Te 3% to, co nas czeka w najbliższym czasie, a później ten wzrost cen może całkowicie spadać. Czy jednak musimy się przygotować na to, że na przykład codzienne wyjście, czy to cotygodniowe wyjście na zakupy na rynek może nas zaskakiwać? Moim zdaniem ustabilizuje się ten poziom inflacji. Tak jak powiedziałem, on teraz jest dotkliwy, bo nie łączy się ze wzrostem naszych wynagrodzeń. Prognozy są takie, że gospodarka w 2021 roku raczej się odbije. To może nie będzie, porównując stan sprzed kryzysem, jakaś bardzo dobra sytuacja, ale jednak będzie to odbicie. I nawet jak ale odbicie oznacza na przykład wzrost gospodarczy, czy po prostu zahamowanie recesji? Oznacza wzrost gospodarczy, ale to jest tak, proszę Państwa, że jeżeli był dołek i znaczy jeżeli była górka, spadliśmy do dołka, teraz jesteśmy w tym dołku i z powrotem wychodzimy z tego dołka, to nie znaczy, że jesteśmy już na jakiejś wielkiej górze, czyli wrócimy do tego poziomu, który był przed recesją zapewne, ale relatywnie porównując z tym, jak jest teraz, no, więcej osób znajdzie pracę, pensje wrócą raczej do poziomu sprzed recesji. Tak bym oceniał sytuację powiedzmy za rok. I wtedy ta inflacja 3% już nie będzie takim strasznym zjawiskiem. Tak jak mówię, tutaj jest też problem, jak wspominałem, dla osób, które mają oszczędności,
Ale z drugiej strony, jak pan redaktor wskazywał, korzyść dla tych, którzy wzięli kredyt, bo ta inflacja połączona z bardzo niskimi stopami procentowymi to daje będzie możliwość przesunięcie. Tego, że kredyty są tańsze. Tu musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był profesor Piotr Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję państwu. Dziękuję. Do widzenia. Rozmowa dnia.